Dobra, gałganki. Na początku, jak zanim ruszymy, to generalnie pójdziemy zobaczyć, czy mogę jakoś fajnie swój miecz ulepszyć, bo tutaj jest warsztat. To możemy w sumie spersonalizować swój miecz, więc podejdźmy. To tak, kolor. No zobaczmy, jakie mamy kolory. Na razie niestety mamy tylko dwa, emitter. Dwa tylko mamy. Mamy za to różne aktywatory. Ten jest designerski. Rękojeść. Mamy też różne teraz rękojeście. Takie, albo coś takiego. No, może być. Nie, chociaż ta już jest lepsza. I materiał mamy niestety cały czas ten sam. Więc niestety, jak sami widzicie, jest i nie ma za dużego wyboru. No niestety, nie ma za dużego wyboru, więc... No, próbowałem coś zmienić, ale sami widzicie, że muszę po prostu więcej rzeczy odblokować. No. Ej, Bladzi, kupić sobie tę grę? No to ty musisz wiedzieć, czy chcesz ją kupić. No mi się na przykład mega podoba, co nie? Więc ja sobie elegancko w nią pykam. Ale czy ty chcesz w nią zagrać, to musisz sam podjąć tą decyzję. Ja nie mogę ci namawiać do takich rzeczy. No, mi się, że tak powiem, gra mega fajnie podoba i ja się świetnie bawię. Dobra, kolejna mapa, kolejne wyzwanie. Odnajdź starożytne grobocje Syfa. Okej. Czy ta mapa jest, czy ten świat jest znowu opuszczony jakiś? Dziwne, jakby od wieków tu nie było żywej duszy. O co może chodzić, zastanawia się Bladeusz. O co może chodzić? Widać jakieś dziwne wilki. Dobra, zagłębiamy się w takim razie i zobaczymy, co tu się dzieje najlepszego. Zrujnowany hangar? O, jest coś, jest jakaś znajdźka. Nie odciągaj się, BD-1. Biri Pipi, nie odciągaj się, mamy misję do wykonania. O, coś tam było. Zobacz, czy masz inne poncho i wygląd robota. No mam inne poncho, faktycznie. Ale powiem wam, że... No, te poncho to... No takie 2 na 10 są. Biri Pipi też ma jakieś inne rzeczy. I modliszka. No, no trochę bez szału, co nie? No nie, no bez szału, strasznie, no błagam was. Te poncza żałośnie wyglądały, no jak już brać jakieś poncho, to to musi wyglądać przecież. Zamknięte. Okej. Dobra, czyli jednak nie tędy droga. Chodź, Biri Pipupu. BD-1. Ej, kiedy jest to 50, to czujesz się jak w prywatnym fanklubie, a widzisz, jak elegancko. No i to rozumiem, co nie? Prywatny fanklub. O, nie wyszło. Uważaj, Billy. Ua! Dobra, muszę jeszcze trochę popracować czasami. Co tu mamy? Skanowanie. Zeskanuj mi tego robaka, zobaczymy, jaki jest ich słaby punkt. Posiadają dwa rodzaje ataków. Podgryzają nogi ofiary, powalają ją niemożliwym do zablokowania skokiem. Szukają łatwych okazji. Często otaczają przygwożoną do ziemi ofiarę. Okej. Dobra, droga wychodzi na to, że jest tylko jedna. Nie ociągaj się, BD-1. Nie ociągaj się, Biri Pipi. Wydaje mi się, że ta droga do podwójnego miecza była dużo trudniejsza. O kurde, ale mnie zaskoczył. O, nie mam tu potężnego ataku. Wow, ale są irytujące gnoje. No, dobra, więcej bloku, bo ja w ogóle nie blokuję. Dobra, muszę więcej blokować podczas walki z nimi. Pomóż mi, BD-1. W ogóle nie blokowałem i to był mój błąd, że po prostu nieźle mnie... Nieźle mnie potyrali po prostu. Dobra, widzę tutaj dwie drogi. Chodźmy na razie do tej jaskini zobaczyć, gdzie ta droga prowadzi. Można tą grę grać online? Nie wiem. Bladzi, skończysz na dzisiaj po tej misji, bo niektórzy nie będą mogli dalej obejrzeć. No, jeszcze myślę, że tak. Po tej misji będziemy kończyć.
Bo ja i tak już trochę przedłużyłem Steamka, więc mi się wydaje, że jeszcze tutaj trochę pogramy na tej planecie i będziemy pomału kończyć. Jutro jakoś będzie pewnie kolejny streamek. Ua, naćpałem się. Matka używała tej tkaniny, by ogrzać dziecko. Przed czymś uciekali. Mroczne miejsce, muszę przyznać. Skrzynka z tymu. To będzie tutaj. Chwila, weźmiesz więcej? Dzięki, BD1. No to mega fajnie. Trzy leczonka będziemy mieli zamiast dwóch. No i to rozumiem, piripipi. Zbiornik nas tym. No i elomelo. Dobra, akurat z tymi mi się bardzo przydadzą. Wiecie co, wydaje mi się, że będę mógł grać na tym poziomie trudności. Po prostu niektóre, czasami niektóre momenty będą trochę więcej sprawiać problemów. Ale dzięki temu gra jest taka trochę, wiecie, bardziej klimatyczna. No, no bo jednak jest trudniejsza, więc jest trochę większy klimacik. Kal, słyszysz mnie? No słyszę. Imperium, znaleźli Zefo. Gdyby śledzili modliszkę, to już by się na nas rzucili. Może szukają grobowców? O, oby nie. Właśnie uruchomiłam łączność. Spróbuję się jakoś podpiąć do ich komunikacji. Dobra. Zastrzelić go! Nie odpuszczać! Jesteśmy dość dobrzy, żeby wygrać? Atakujcie go! Zastrzelić go! Niech będzie! Zdejmę go! Dobra, nie są zbyt wytrzymali. Tutaj bardziej chodzi o to, że strzelają i kilka błędów popełniłem, zbliżając się do nich. Pomożesz mi, BD1? Dobra, daj mi życie, Bili Pipi. To jest jakiś ślepy zaułek? Warto czasami sprawdzać takie ślepy zaułki, bo można właśnie takie sekrety znaleźć. Jak na przykład ta skrzynka. Co nie wydawało... Wydawało się, że ślepy zaułek, a tu się okazuje, że taka elegancka skrzyneczka. No oczywiście, że może się nam przydać. Zdobyto nowy emiter. Wow. Daddy, będzie zapis? No na Facebooku zawsze są zapisy, więc będzie można obejrzeć. Dobra, przeskanujmy go. To jest chyba szturmowiec zwiadowca, ten taki wojowniczy bardziej. Dobra. Nie jestem jakoś bardzo ten, wytrzymali. Ale podwójny miecz to jest coś pięknego, po prostu uwielbiam to. I tak po prostu siekam swoich wrogów na kawałki. Strzały z blasterów. Zabierz się stąd, odciągnę ich. No. Nie! Fajne, fajne to jest, bo on jest tak, już tak wiecie, kiedy gra się na tym wyższym poziomie trudności, to człowiek musi się bardziej skupić, przez co gra. Powinienem się wycofać! Zastrzelę go! Zostałem sam? Przez to gra jest tak naprawdę dużo trudniejsza. W sensie, że jakby ładniejsza, zarazem jest też bardziej efektowna, bo po prostu tak bardzo nie gałganimy. Da się wspiąć po tej górze gówna? O, da się wspiąć, ciekawy. Chyba tylko dla jaj dało się po niej wspiąć. Nie ociągaj się, BD1. Właśnie, BD1. Blokuje moje ciosy! Ucieka od nas! Naprzód! Utraciliśmy wsparcie dystansowe! Załatwię cię! Dostaniesz
Boże, ci co za lamusy w porównaniu z tymi ziomeczkami wy na tej poprzedniej planecie, to te to są takie straszne lamusy, powiem wam. No. To na raz go zabijesz, to właśnie, ale no może i sparuję, ale szczerze mówiąc, ja go po prostu na raz zabijam, taki jest lamus troszeczkę. Tam widzę, o, tu było jakieś przejście chyba tajne, zaraz to zagłębimy się w to. Tylko zobaczę, co tutaj jest. Widzieliście? Tamtej w poprzedniej lokacji było jakieś tajne przejście. Dokąd nas zabierasz? Imperium wyrzuciło mieszkańców z domów. Przerażeni uchodźcy, wysłani do obozów pracy i nie tylko. Dobra, na chwilę się cofniemy, bo tutaj taka ciekawa sprawa, co nie? O, znalazłem tajne przejście. Dobra, dorujmy go! Wygląda na to, że wszystkie odznaczenia będą moje! O co chodziło? Tu niby jakieś przejście było w górach? Tajne? A nie, tu jest przejście, w tych drzwiach w sumie, to nie. Dobra, w sumie to zagłębmy się tutaj w te przejście. Ale powiem wam, że szturmowców tutaj to się tak ciśnie łatwo, że to jest niepojęte. Ja po prostu to podchodzę do tych szturmowców, robię im myk, myk, myk. O, sejwik. Dobra, mamy dwa punkty do rozdania. Zobaczmy. Kurde, tak trochę słabo, bo ja na przykład chciałbym w coś innego zainwestować i to teraz. Nie wiem, czy to jest mi tak bardzo potrzebne. Na razie sobie odpuśćmy, nic ciekawego nie ma. No dobra, jak już jesteśmy, to odpocznijmy, chociaż to nie wiem, czy to jest dobre, bo wszyscy się szturmowcy zrespią. Ale okej. Wiem, jak go sparujesz, to jest efektowni. Domyślam się. Odblokowany skrót. A, to jest ten skrót, dobra. No to sobie odblokowaliśmy skrót w ten sposób. Dobra, nie, to tak trochę niby spoko, ale nie do końca. Nie powinieneś był tu przychodzić. Ja i dostałem od takiego lamusa szturmowca. Dobij go. No dawaj. Uważać na niego. Chycie. Dobra, cicho tam. Cicho tam, nie będę z wami walczyć znowu, bez przesady. Najwyraźniej nie dałby nam rady. Najwyraźniej nie dałbym wam rady, dokładnie. Żyjcie w tym przekonaniu. Och, co ty zrobiłeś? Ja pierniczę, co za zrąb. Dobra, na szczęście daleko nie spadliśmy. Chciałem wyciągnąć miecz i tak zgałganiłem troszeczkę. Atakować intruza! Zapłacisz nam za to! No dawaj. O, trafili. Trafili dwa razy. Tak, stają się chyba coraz bardziej potężniejsi. Szynka była. Co tam jest? No i co tam było? Dobra, Miłosz, to jak będzie okazja, to postaramy się sparować gałganów. Ktoś mówi, że jakaś skrzynka była. Tutaj była skrzynka? Tutaj? Że po tym murze można pójść na przykład, ale tu chyba nic nie było jednak. Dobra, to może chodziło o tamtą skrzynkę na prawo. Ej, naprawdę, ta planeta jest dużo prostsza. No, tutaj przeciwnicy to są po prostu istne lamusy. O! Myk! Pięknie. Jedziemy dalej, zobaczymy, co tutaj jest. Skrzynka, której nie mogę odłączyć, bo potrzebuję jakiegoś gówna. I most zwodzony? Może kiedyś był zwodzony, ale teraz to raczej na pewno nie jest. Może tutaj pewnie musiałbym użyć umiejętności przyciągania, żeby zrobić sobie skrót. No dobra, to nie mamy tej umiejętności. Ale idziemy dalej. Kniemy przed siebie. Skrzynkę pominąłeś, przy słupie. Dobra, to jak będziemy wracać, to zahaczymy o tą skrzynkę. Tam w sumie bez takiej, wiecie, bez pinki. No, będziemy wracać, to sobie spokojnie zahaczymy o tą skrzynkę. Dobra, odpocznij. Przy skrócie skrzynka była. Dobra, będziemy wracać, to zahaczymy o nią. Póki co, chodźmy dalej. Uuu, jak tu mrocznie. Mroczne jaskinie.
Czemu on gasi tam ten... Co ty robisz? Ja pierniczę, ale się wystraszyłem. Właśnie na górę. No, muszę mieć zapalony miecz świetny, bo niestety bez miecza świetnego nic tu za bardzo nie widać. Interakcja. O, od razu się zrobiło jakoś tak jaśniej, co nie? Jak zapaliliśmy światełko. O, kolejna elegancka lokacja. No, pięknie. Kurde, tego nie zauważyłem. No, ten jeden to się pojawił z nienacka. Nie miałem jak go zauważyć. Dobra, uła. Pięknie. To mi wygląda na problem. Uła. Dobra. Pomocy, Speedy! Pomóż mi! Dobra. Nie było tak źle. On miał taką moc taranowania. To tak, powiem wam, że póki co, to szczerze mówiąc, kiepski wzrok sprawia, że sprowokowanym filakom ciężko zmienić kierunek biegu, przez co podczas szarży często wpadają na skały. No cóż, generalnie filak nie jest jakoś ambitnie silny. Najbardziej póki co był ten żaba Coco Bongo, była najsilniejsza. Co się działo, jak mnie nie było? Nie wiem, 15 minut, jak zdobył podwójny miecz. Będzie się zapisał, wystarczy wejść w medytację i się zapisze. A, być może. Na nowy cel na hologramie. Odszukaj oko cyklonu. To jest ten nowy cel? Tu widzę, że miałem jeszcze jedną drogę chyba, a wybrałem inną. A, faktycznie, tam była jeszcze jedna droga, a wybrałem tą. W sumie spoko. Jestem głodny. Patrzcie tam! Kurde, chciałem go sparować, nie wyszło. Poczekaj, chcę... Kurde, chcę idealnie sparować i nie wychodzi. Ua. Porana z tym! Niezła pomoc. A temu co tu się stało? Sprawdzę to. Szturmowiec, potem a tu w dużych grupach. Mnie świetnie odbija ich strony. No właśnie wiem, że odbija. Dobra, to nie byli jacyś bardzo wytrzymali gałgani. To jest w ogóle jakiś domek, ale niestety zamknięty. No. Ten z bazuką zrobił troszeczkę zamieszanie, powiem, że nie. Ale tak, tak generalnie to bez szału. Ja to potrafię, o cholera. Dobra, poczekajmy chwilę. Siu! No, trzeba się nauczyć używać mocy w odpowiedni sposób. Jak w odpowiedni sposób nauczysz się używać mocy, to jesteś mistrzem. O, to pewnie jeden z Zefo. Pewnie tak. Chyba idziemy dobrą drogą, Billy. Tam jest! Mógłby nas też trafić? To chyba niedobrze. Dobra, czyżby to było odblokuj drzwi? Skrót? Chyba tak. No i proszę. To jest pewnie ta jaskinia cała, tak? O! Bym chyba coś ominął, jakieś skawonowanko. Przyjacielu. Poczekaj, zobaczmy. Po opuszczeniu Bogano dowiedziałem się o Zefo więcej niż mogłem się spodziewać. Tak, byśmy ominęli skrót. Ale mi się w to dobrze gra. Ale generalnie gramy teraz do następnej medytacji i będziemy kończyć streamka. Jutro pogramy sobie więcej.
No cóż, nie wyszło, kogo nie załatwiliśmy. Bywa! Braćko! No, kto jeszcze tu został? Tutaj chyba był Gaugan. O, to jakieś tajne przejście jest? Nie wiem. Ale nie jestem w stanie tam doskoczyć, chociaż wygląda to... A nie, my tam byliśmy, przepraszam. O cholera, co ja zrobiłem? Ja pierniczę, co za gałgan. Dobra, bieg po ścianie. Dawno nie było żadnej medytacji, a trochę życia mi, szczerze mówiąc, ubywa. No, przydałaby mi się jakaś medytacja, nie powiem, bo trochę daleko już nie było tej medytacji. No. Czemu dawno, jak dawno nie było medytacji? Prawie mnie to irytuje. Dobra, ostatni tyn. Widzę wroga! Uda mi się! Poczekaj! Udało mi się go chociaż drasnąć? Atakować! Zostaliśmy tylko my dwaj! Dobra, ładnie, ale musiałem trochę zachowawczo zagrać, żeby przypadkiem nie było przypału. Dobra, mam wiatrak. Tam jest jakieś gówno. Tą od razu sobie w sumie możemy... O cholera! Cholera! Jak mnie zaskoczył! Myślałem, że tutaj kompletnie nic nie ma, tu nagle wskoczył z nienacka. Na jakiej jesteś planecie? Na tej głównej, gdzie questa mieliśmy. Miriana, zaopiekuj się Sieną. Dobra. Dobra, potrzebujemy punktu respu. Chyba mam, właśnie znalazłem. Jest, i punkt kontrolny. Dobra, udało się. Dotarliśmy tutaj. Wow, nieźle, udało się. Wow, dobra, drzewko umiejętności jeszcze obczajmy. To tak, generalnie nie chcę na razie inwestować w drzewku umiejętności, dlatego że te umiejętności są, nie wiem, uważam, że tak średnie. Poczekam na jakieś nowe może. Więc na razie sobie darujmy, odpocznijmy po prostu. No, odpocznij. Dobrze. Dobra, gałganki. Myślę też, że to jest też dobry moment. Co do cholery? Ej, co ty tam robisz z tym miniganem? Gałganie, czy ty myślisz, że ciebie nie widzę? Rady musisz chyba wszystkie odblokować i potem ci się nowe odblokują. Na pewno nie. Zresztą zobaczymy. O cholero! O, niespodzianka! Co za lamus, myślał, że to mnie pokona z tym miniganem. Ale muszę przyznać, że mnie zaskoczył, ale... Negatywnie. Silne, chroniona, ciężka i szybko strzelna broń dalekiego zasięgu zdolna wytrzymać wiele trafień. Wow, powolny ruch i długie przygotowanie strzału, czas odnawiania po ataku. Czyli krótko mówiąc, w moim przypadku, jak ja mam designerski miecz podwójny, to jest bezużyteczny tam. Dobra, z tymi nie będziemy nawet walczyć, bo z nimi ostatnio chyba walczyliśmy. Nie wyjdziesz stąd żywy, Jedi. Przełamię twoją obronę. Chciałbyś, kurde. Lamusie. Tu, obrona! I myk! Co to się tak zacięła gra? Kurde. Minigun? Chyba nie za bardzo, chyba nie u nas ten. Oglądając go, stwierdzam, że plaga nieźle się schowała pod prysznicem. No, też tak uważam. Bo plaga to generalnie najpotężniej. Trzeba naprawić łącze komputerowe. O nie! Bo plaga generalnie jest z nas wszystkich najinteligentniejszy. Dlatego właśnie ma najinteligentniejsze kryjówki. Nic na to nie poradzimy. Że cała reszta grupy jest o wiele od niego głupsza. Dobra, tutaj mam wejść na tą linę. Ale mi się ostatnio przyjemnie walczyło. Powiem wam, że ci szturmowcy to takie lamusy, że to się w głowie nie mieści. Oni to chyba są lamusami z Wąchocka. O, proszę, jakie ukryte. Myśleliście, że tego nie zauważę.
Dawaj towar. Co znaleźliśmy? Nową rękoję śmiecza, ua, to mi się podoba. Dobra, idziemy tędy. Haha, myśleliście, że spadnę, a tu surprise. Proszę cię, jestem stworzony do parkurowania, nic mnie tutaj nie pokona. Właściwie nie pamiętam, jaki tu cel był do końca. Chcę na to wskakiwać, czy nie chcę? Brat, jak zdobędziesz miał nową moc, to rzeczywiście po planecie znajdziesz wtedy łącze. Okej. Dobra, szybki ślizg. No i gdzie my właśnie jesteśmy? To jest chyba skrót, odblokowanie skrótu, co nie? Przetnij, czy ja byłem na dole? Tak, na dole musi byłem, pamiętam już, dobra. O cholera! To mi nie brzmi jak... O cholera, szur! Nie widzisz, że jestem zajęty walką ze szturmowcami? Dobra. No i... Dobra, raz, dwa i poskładani. Zrobisz skan? Kurde, ten gaście to jest z bazuki strzelał. Myślę, że pokona potężnego Bladeusza. A to jednak nie, szturmowiec rakietowy. Ci szturmowcy co się dzielą? Z tego co widzimy? Na różne klasy. No. A wczorajsza żaba? No, wczorajsza żaba to była przygoda. Wow, a co to jest za placówka? Nie wiem, ale widzę tu jakiś designerski komputer. Włączamy to. Jak to się mówi? Alhamora! Zgodnie z wolą Imperatora zajęliśmy planetę Zepho i przesiedliliśmy jej mieszkańców. Nie znaleźliśmy żadnych danych ani reliktów o istotnym znaczeniu dla projektu Świder. Elektromagnetyczne wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny. Właśnie przeciąłem te urządzenie na pół. Zalecam zaprzestanie prac i pozostawienie jednego posterunku, aby powstrzymać szabrowników przed kradzieżą naszej technologii. Projekt Świder. Uuuu. A na Zepho nie spodziewałem się, że jest tyle Jedi, co nie? W sensie, że jestem ja Jedi. No to się zdziwkują. Dobra, tak poza tym tutaj coś ciekawego. Drzwi chyba zamknięte. No, ale coś mi ominęło? Nie, dopiero zaczynamy. To jest Dark Bladeusz, dokładnie. Może jeszcze taki Dark, ale owszem. Mamy tu intruza! O cholera! Ojej, zaskoczyli mnie! Nie spodziewałem się, że ich z dwóch jest. Tam nie dam rady! Jesteś za szybki! Poczekaj. Co? To poczujesz! Myk! Wykończenie! Dobre, mieliśmy chwilę takiego zawahania się, ale ładnie żeśmy to skontrolowali. Niezła robota. No, niezła robota. Dowództwa zawodowców, zwiadowców. Wytrzymalsi niż po ich podopiecznicy. Ua, no widać, że potężny był. Co nie, jakoś tam próbował nawet blokować sytuację. No. No dobra. Co to? Nowy aktywator miecza. Fajnie, takie znajdźki po prostu znajdujemy. Dobra, jakaś część parkurowa. Myk! No bez przesady, miałeś to zatrzymać i po prostu na to wskoczyć. O Boże, że ty jesteś żałosny. O Boże, skupmy się teraz przez chwilę, bo widzę, że to nie jest takie proste. Ala Hamora. Dobra, udało się. Powiem wam, że coś... Dobra, w sumie nie musimy używać wszędzie tego. Ale to musimy jakoś tam... O cholera, to chyba nie jest dobry pomysł. Nie, no wtedy też nie. Dobra, musimy się skupić, zastanówmy się. Chyba że... Albo i nie. A dobra, teraz widzę. Dokładnie to chciałem zrobić. Odkryło twoją pozycję. Musisz się zbierać. Dobra. Dobra, na pewno nie jest tak. Kto to jest żoną go co? Nie wiem, o co chodzi.
wczoraj siedziałem do końca i było ciekawie. Nic dziwnego, że było ciekawie, bo gra była naprawdę bardzo fajna. Więc dzisiaj mam nadzieję, że będzie również tak bardzo fajniutko i elegancko. No a my lecimy dalej, bo sam misje same się nie wykonają. Huśtać każdy się może. Huśtać mogę się ja. To Jedi! Zastrzelić go! Do dzieła! Ślepy ten! Niech ktoś inny go atakuje! Dobra, tu musimy być trochę ostrożniejsi. O! Skupić ogień! Dobra! Nie jestem w stanie trafić! Po pierwsze nich się pozbądźmy. O, to było dobre. Prowadzimy pościg. Dobra. Mogę go zdjąć. O, niedobrze, za dużo trochę. Spudłowałem. Nie dasz rady nam wszystkim. Co? Niech będzie. Kurde, dobrzy, dobry jest. Kurde, jego, że tamten jest daleko, jeszcze strzela. Dopadnę cię. Mamy go. Wow. No, powiem wam, że jak się rzuciło na mnie trzech, to była chwila takiego zwątpienia. Trochę mu jeszcze nie opanowałem do końca tej walki i troszeczkę jeszcze popełniam błędy, ale coraz mi lepiej idzie. Co tam jest? No i co tam było? Gdzie się zmienia grafika? Bo wczoraj sama się zmieniała, a teraz jakoś nie. Co? Nie wiem, o czym do mnie mówisz w ogóle. Na początku tego za tą ruszającą pałą jest skrzynka. Na początku tego za tą ruszającą pałą. No cóż, nie musimy zdobyć wszystkich skrzynek. Jak to się mówi, jak jedną ominiemy, to nic się nie stanie. Ale, kurde, gra, nie zacinaj się, proszę o stabilność tutaj, myk. Tak wygląda właśnie typowy dzień z życia Jedi. Co nie, czyli parkour na pełnej. Mogę zobaczyć. Znalazłem. Co wiedzą? Ani słowa o Kordowie. Imperium chyba nie wie, że tutaj był. A więc mamy przewagę. Na razie. Może już w końcu normalnie pisać te. No widzisz, no niestety Fox wyłączyli tą fajną, fantastyczną opcję, jaką wczoraj wprowadzili. A była taka dobra, co nie? Nie wiem, gdzie to prowadzi, ale tu wygląda na jakieś tajne przejście. Sprawdźmy to! O, proszę! To się nazywa szukanie igły w stogu siana. Na dole po prawej. To strata czasu. W co pogrywa Crane? Nie wierzę, że jest tu coś przydatnego. W porównaniu z początkową walką, to teraz idzie ci znakomicie. Dziękuję ci, Hubert. Trochę się wyszkoliłem, nie oszukujmy się. No, dużo się trochę wyszkoliłem. Bo tak wiecie, trochę zacząłem ogarniać bardziej też, co nie? I wydaje mi się, że to też dlatego. Okej. Tak zacząłem się bardziej właśnie skupiać na walce i takich pierdołach i dlatego idzie. O cholera, szur! Dobra. Krypta jest najeżdżona szczurami. No dawaj, atakuj. Pięknie i myk szczura na pół. Czasami trzeba wyczekać go tak naprawdę. Bo on zaatakuje, a potem już. O! Ten był jakiś chyba inteligentniejszy. To był szczur, widocznie przywódca. Myk, mieczem świetnym, podwójnym. Czy my już jesteśmy w super tajnej Ciekawe. Jesteśmy na tropie. No, tak to przynajmniej wygląda. Czy my jesteśmy tam, gdzie mieliśmy się dostać? No w zasadzie nie, ale co to jest? To mi wygląda na jakiś tajny piedestiał. Pomóż mi, Bidi! Dobra, Bidi, wylecz mnie troszeczkę. No, jesteś nadal na Zofii? Tak, jestem nadal na Zofii. Na Syfie, na tym Syfie, więc spokojnie, jeszcze się stąd nie ruszyłem. Dopiero streamka zacząłem. O, tu musimy się chyba nowej mocy nauczyć, żeby to otworzyć. Nie mogę tędy przejść. No nie wiem, że nie możesz to.
O kurde! Tak potężna, że wyłączyła sprzęt Imperium. Czuję, jak coś mnie przyciąga. Coś kryjącego się za burzą. Idź za tym. Niech moc wyostrzy twój instynkt. To pewnie Stanisław. Dobrze. Postaram... Nie wiem, czy dole pomysł, żeby tam iść. Ale ewidentnie, jak to wygląda epicko. Podobała mi się bardzo lokacja. A tam widać, widzimy łosia. Dobra, mamy też punkt medytacji. Więc skupmy się. Patrzmy, co tym razem ciekawego. Nie zgadnę, w drzewku nie ma nic nowego. Nie no, mówię wam, na bank potem będzie można odblokować coś nowego. Więc oszczędzamy punkty, oszczędzamy, zobaczycie. To mi się opłaci. Na bank się opłaci. No. Dobra, to teraz tak. Widzimy łosie. No to chyba schodzimy, co nie? No tak się w sumie zastanawiam, co by tu robić. No dobra, to chyba zejdziemy po prostu. Pogadamy z tym łosiem. Panie łosiu? O, szarża. Ej, agresywny strasznie. Wytrzymały ten łoś. Jak zaatakuje, to jest przegwizdany. Dobra, żeśmy trochę, tak szczerze mówiąc, to jak na walkę z łosiem, to żeśmy zgałganili strasznie. No niestety, każde zwierzę jest agresywne. Co tam jest? Co tam jest? O, coś tam było. O, proszę. Luboń też robi odcinki, jest już w środku i już powoli wraca do Zofii. Co? Jest już w środku. Dobra, tu coś jeszcze ciekawego jest, bo nie chcę po... O, jest Renifer, dobra. No chodź tu, Reniferku. Dobra. Zachowawczo. O, ale mnie machnął. Wow! Dobra. Zdobyta punkt umiejętności. No powiem wam tak, z Reniferami... Nie wiem, czy na nie Renifery nie byłby lepszy pojedynczy miecz. Jakbyśmy tak walczyli z Reniferami. Będzie trzeba spróbować. Może na Renifery jest w sumie lepsze. I tak swoją drogą zobaczmy, gdzie jest droga. Mamy drogę tutaj, ale mamy też coś tutaj na górze. Co to jest ta droga tu na lewo? Cholera wie. O, jest i Renifer. Kurde, nie zrobiłem uniku. Tak. Dużo lepiej. No, widzicie? Renifera z pojedynczego mieczem to tak ala mala. Ha, jeszcze jeden? Może są połączone? Już mi lepiej. Są całkiem ładne. Tam coś jest też. Ale tam chyba się tak łatwy sposób nie dostanę, bo nie wiem, czy nie potrzebuję tu jakiejś umiejętności. Jak to przynajmniej wygląda, jakbym musiał taki kawał drogi doskoczyć. Dobra, nie będziemy szarżować. Tam za to nie wiem, czy coś nie ma ukrytego. Wygląda trochę tu jak tajne przejście, albo zastanowienie nie. No dobra, to jest jedyna droga. Co to mamy? Sorry, autokorektor jest w środku tego czegoś i powoli wraca. No to być może, być może.